Bóg jest dobry. Czy możesz powiedzieć, że Bóg jest dobry dla ciebie? Powiedz to. Powiedz to tak głośno, żebyś słyszał siebie. Halleluja. Bóg jest tak dobry, wspaniały. Halleluja. Kochani, nawet o te kilka stopni temperatura się obniżyła. Bóg wie, że było nam ciężko i sprawił, że mamy chłodniej troszkę. On jest Bogiem przyrody. On sprawia, że świeci słońce. On wypuszcza wiatry ze swoich komór. Chmury posyła, błyskawice wyprowadza. Amen. Tak jest napisane w Bożym Słowie. Kochani, raduję się, że mogę tutaj stanąć dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Powiem, że zawsze, kiedy jest uwielbienie, to jestem tak pochwycony przez Boga i powiem, że dobre uwielbienie to jest co najmniej jak pół nabożeństwa, może nawet więcej. Tak, Arku? Tak? Tak, bracie Marku? Halleluja. Pan jest wspaniały, kochani. Autor 50. psalmu mówi tak. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie moje. Kochani, jeżeli ofiarowaliśmy Panu Bogu dziękczynienie, to inaczej możemy powiedzieć, żeśmy Go uczcili. Amen? Tak jest napisane. Uczciliśmy Boga przez uwielbienie, przez modlitwy, bośmy Mu podziękowali. Zgadzamy się? Halleluja. Halleluja. Kochani, Biblia, Słowo Boże, tak by się wydawało, że tyle tego wszystkiego jest, że to trudno tak wszystko wykonać, to prawda, ale to jest po to, żeby kiedy my wypełniamy tutaj te polecenia, kiedy chcemy je wypełniać i kiedy je wypełniamy, to jesteśmy błogosławieni przez naszego Pana. A że tak jest, to chcę przeczytać z 5 Księgi Mojżeszowej, z 28 rozdziału kilka wersetów. Błogosławieństwa za posłuszeństwo. Ten rozdział jest tak przez biblistów zatytułowany. Błogosławieństwo za posłuszeństwo. I chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, jeżeli jesteś posłuszny Bożemu Słowu, to Bóg cię błogosławi za to. Bóg coś pokazuje, mówi, zrób to i ty to robisz w posłuszeństwie. Bóg się cieszy, uśmiecha się do ciebie i bierze cię za rękę i mówi tak, dobrze, w tym byłeś posłuszny, to zabieram cię dalej, pokażę ci coś więcej. Jeżeli jesteśmy posłuszni i posłuszni, Bóg nas błogosławi. A być błogosławionym, to znaczy inaczej być szczęśliwym. Amen? Tak krótko powiedzieć, to jest być szczęśliwym. A wierzę, że każdy z nas chce być szczęśliwym, tak? Amen? Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Coś wspaniałego. Jeżeli usłuchasz głosu Pana i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, czyli usłyszeć i wypełniać. Amen? I teraz przejdziemy już do takich kilku, według mnie takich kilku istotnych dla chrześcijanina kroków. A chcę się podzielić też tym, dlatego chcę pewne rzeczy podkreślić, żebyśmy może ci, którzy na minionych dniach opamiętania, czy upamiętania, czy skupienia, jak wolicie to nazwać, żeby nie musieli popełniać błędów, jakie może ja popełniłem, może część z nas, bo Słowo Boże mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Czyli kto uwierzy, w oryginalnym języku, kto uwierzy i zanurzony zostanie, będzie zbawiony. Amen? Zgadzamy się? I teraz chcę czytać z Ewangelii Mateusza z 3 rozdziału. Wspaniały tekst. A czytamy też, że całe pismo jest przez Boga natchnione i jest pożyteczne. Wiecie do czego? Do poprawy, do wykrywania błędów, do nauki, żeby Boży człowiek był doskonały i do dobrego dzieła przygotowany. Czyli uczymy się. Czytając Boże Słowo, uczymy się. I coś tutaj o Janie Chrzcicielu, coś o tym, jak Pan Jezus przyszedł do Niego. Wiecie, to zawsze mnie porusza.
A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. I teraz opis Jana Chrzciciela, jak on wyglądał, jak chodził ubrany, czym się żywił. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego cała Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska, czyli ludzie, którzy nad Jordanem, w pobliżu Jordanu mieszkali. Wychodzili, żeby go zobaczyć, żeby słyszeć, co ma do powiedzenia. I czytamy, że byli chrzczeni, czyli zanurzani przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Przychodzili do Jana, wyznawali grzechy, upamiętali się, zmieniali swoje myślenie. Jak szli do tej pory w życiu w tym kierunku, to się odwracali od tego wszystkiego grzechu, od tego dziadostwa i szli w kierunku Boga, w kierunku wiary w Jezusa Chrystusa, w kierunku Bożego Słowa. Zmieniali myślenie. I tych ludzi Jan zanurzał w Jordanie. Ale przyszli też, czytamy, że przyszło wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących też, żeby dać się zanurzyć. A Jan powiedział im: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. I kiedy człowiek nawraca się, odwraca się od swojego starego życia, zmienia myślenie, to ma przynosić owoce w życiu, owoce godne upamiętania. Amen? I moje pytanie, czy ja, czy ty, bracie i siostro, przynosisz owoce w życiu, godne upamiętania? I zwrócił się do nich tak bardzo zdecydowanie Jan Chrzciciel, powiedział, że już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Jak drzewo w naszym sadzie, gdzieś tam w ogrodzie, które nie przynosi owocu, powiedzmy jeden, drugi, trzeci rok, prawda? Podejmujemy decyzję, robimy z tym porządek. Siekiera, piła, motorówka, nie ma. Korzeń wykopany nie ma, coś innego się sadzi. A tutaj też jest w przenośni powiedziane, siekiera do korzenia drzew jest przełożona. Powiedział do saduceuszy i faryzeuszów, już jest przygotowana siekiera, ta Boża siekiera, że będziecie wrzuceni w ogień. Ja was zanurzam ku upamiętaniu, ale ten, który idzie po mnie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. To wskazuje i mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I dalej powiada Jan Chrzciciel, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I pytanie, kto chrzci Duchem Świętym? Kto zanurza w Duchu Świętym? Kto? Jezus. Jezus. Żebyśmy się nie mylili, bo czasem różne odpowiedzi słyszymy. Tym, który zanurza w Duchu Świętym, który chrzci w Duchu Świętym albo chrzci Duchem Świętym, jest nasz Pan Panów, Król Królów, Jezus. I dalej Jan mówi, w jego ręku jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę do swojego spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Więc tak, trzeba się odwrócić, trzeba pokutować, żałować za grzechy. Następnym etapem jest dać się zanurzyć, bo tak Boże Słowo uczy. Wiecie, kiedy ja lata temu nawróciłem się i byłem w takich kręgach, pomimo że widziałem, co jest napisane, miałem takie pytania do o wiele starszych stażem, bo miałem pragnienie, żeby wykonać tą sprawiedliwość, którą tak Jan nazwał, Pan Jezus tak nazwał, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. To jest mowa o zanurzeniu wierzącego w wodzie. Miałem to pragnienie, ale były osoby, które mi to tak tłumaczyły, że mnie od tego odprowadzały. Ja tłumaczyłem, ale nie odprowadzały mnie od tego dość skutecznie. Potem trafiłem na
na pewnego brata, który mi mówił: bracie Romku, ty nie możesz usługiwać, jeżeli nie jesteś zanurzony. No dobrze, no, chciałem być posłuszny Bogu. I czytałem słowo, i czytałem słowo. I wiecie, przyszło później takie przekonanie, że ja to muszę zrobić, że to muszę zrobić. I bardzo szybciutko po tym zrobiłem to. I chcę ci powiedzieć, mój bracie, moja siostro, jeżeli się nad tym zastanawiasz jeszcze, jeżeli tego nie zrobiłeś, to zrób to czym prędzej. I proszę cię, nie módl się o to, czy masz się zanurzyć, czy nie. Nie módl się o to. O to się nie trzeba modlić, bo to jest zapisane, że to mamy zrobić. Amen? I wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się zanurzyć przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję zanurzenia od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, Janie, ustąp teraz, ustąp. Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Jan mu ustąpił. Liczba mnoga, Pan Jezus mówi, godzi się nam, czyli kochany bracie i siostro, kochany przyjacielu, słuchaczu, to jest sprawiedliwość, którą każdy człowiek powinien wykonać po nawróceniu, po upamiętaniu, po oddaniu swojego życia Panu Jezusowi, po zaproszeniu Go do swojego życia, po wyznaniu grzechów, po upamiętaniu, po zaproszeniu Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość, nam Pan Jezus powiedział. On, Pan Jezus, nie potrzebował chrztu. Boży Syn przyszedł z nieba, ale utożsamił się z ludźmi. Był jako Bóg w człowieku i pokazał, co ty i ja masz zrobić. Amen. A gdy Jezus został zanurzony, wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły się niebiosa i Jezus ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I jeszcze wtedy coś się wydarzyło. I był słyszany głos z nieba, głos Ojca, który powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Czyli nawrócenie, szybciutko zanurzenie w posłuszeństwie Bożemu Słowu. I co dalej się wydarzyło? Dalej, patrząc na chronologię wydarzeń, czytamy, że wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. I chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że my nawet nie możemy porównywać się, nie możemy równać się do Jezusa Chrystusa, i tym bardziej chcę ci powiedzieć, że musisz liczyć się z tym, że po nawróceniu i po zanurzeniu przyjdzie czas, że będziesz kuszony, czy będziesz kuszona. Musisz sobie z tego zdać sprawę, bo Jezus był kuszony. I przychodził do Niego nieprzyjaciel, a jeszcze na jeden fakt chcę zwrócić uwagę. A gdy Jezus pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął, czyli zachciało mu się jeść. I przystąpił do niego kusiciel i pierwsze, co mu zaproponował, to mu powiedział, wiedząc, że Panu Jezusowi się chce jeść, to mu powiedział: zamień te kamienie w chleb. Tak? Nie samym, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Chciał, żeby uczynił cud i zaraz mógłby się posilić. Ale chcę zwrócić uwagę, może nie na to, co tam diabeł mówił, ale chcę zwrócić uwagę na to, jak Pan Jezus z nim rozmawiał. Nie prowadził z nim dyskusji, nie polemizował 15-20 minut na jedno pytanie, ale powiedział: jak? Napisano. Napisano. Więc tu jest nauka dla mnie i dla ciebie. Jeżeli ktoś próbuje dyskutować, no na przykład jesteś osobą świeżo nawróconą i podzieliłeś się tam gdzieś w pewnych kręgach, no, że radujesz się, bo za niedługo będzie chrzest w zborze, że chcesz dać się iść ochrzcić. I tam z tego grona trochę przeciwnego, nieżyczliwego powiedzą ci: ale coś ty przecież, jak byłeś, miałeś 6 tygodni czy 2 miesiące, przecież byłeś ochrzczony, co ty robisz, zdrada Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Ty wtedy nie musisz dyskutować, polemizować,
ale mówisz, napisano, kto uwierzy i da się zanurzyć, będzie zbawiony. Amen? Jest tak napisane? Ale za czwartym razem Pan Jezus już tego miał dosyć i powiedział coś konkretnego diabłu. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Jeżeli on jest taki ciągle docierny, że kiedy mówisz napisano, a on ciągle swoje, to zwróć się przeciw niemu, wynoś się w imieniu Jezusa Chrystusa i on ucieknie. Sprzeciw mu się i on ucieknie, bo nie ma wyjścia innego. On się boi imienia Jezus. Amen? Halleluja. Pan Jezus był pełen mocy Ducha Świętego. Amen? Był, jest zawsze pełen mocy Ducha Świętego. I kiedy szedł pościć i potem był kuszony, był pełen Ducha Świętego i Ewangelista Łukasz w czwartym rozdziale, jeszcze dotkniemy 13 wersetu i potem 14. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. To jest to, co czytaliśmy z Ewangelii Mateusza. A dalej Ewangelista Łukasz pisze, i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. Pan Jezus po kuszeniu wrócił jako zwycięzca. Powrócił w mocy Ducha. W mocy Ducha. I wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Tu mamy przykład. Często mówimy, że chcemy naśladować Pana Jezusa. Śpiewamy w pieśni, by być jak Jezus, by być jak On. Tu mamy kilka sytuacji takich kluczowych, które odnoszą się do chrześcijan, do Bożych dzieci, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, co mamy czynić, jak żyć. Słowo Boże mówi, że mamy być pełni Ducha Świętego, tak? Że mamy chodzić w pełni Ducha Świętego. I tam czytamy też, że jakby objawem takim widzialnym chodzenia w pełni Ducha Świętego jest to, jak ze sobą rozmawiamy. Że rozmawiamy ze sobą przez pieśni duchowne, hymny, psalmy i jedni drugich uważając za wyższych. Łatwe, nie? Halleluja. Halleluja. Nie jest to łatwe. To jest pokora, kochani. Halleluja. Potem mamy służbę przedstawioną Pana Jezusa, kiedy wrócił, prawda? Po 40-dniowym poście, pokuszeniu, kiedy wrócił, miał około 30 lat i wtedy rozpoczął służbę. Kiedy rozpoczął służbę? On się nie musiał nawracać, Boży Syn. Kiedy wypełnił sprawiedliwość, kiedy dał się zanurzyć w wodzie, pokuszeniu i jako Bóg w człowieku, pełen mocy Ducha Świętego, poszedł do służby. I tu uczę się tego, że my jako ludzie nie mamy nic na skróty. Masz, bracie i siostro, się nawrócić, dać się ochrzcić, przyjąć pełnię Ducha Świętego. W międzyczasie kuszenie się pojawi przeciwnika, bo jemu się nie podoba to, co ty chcesz w przyszłości robić i wtedy Bóg przygotowuje do służby. Amen? Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, w 49 wersecie mówi tak. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To też powiedział Pan Jezus w jakimś celu. Nie powiedział im, no teraz żeśmy się spotkali, rozchodzimy się, amen, idźcie. I teraz idźcie, posyłam was. Ale powiedział im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, idźcie i czekajcie tam. Na co mieli czekać? Na Ducha Świętego. Na Ducha Świętego. Mam pytanie, czy ty, bracie i siostro, czekasz na Ducha Świętego? Czy
idziesz na skróty. Kiedy mówię do ciebie, bracie, siostro, to mówię pierwsze do siebie. Bóg mówił do mnie, kiedy się przygotowywałem. Każdy, kto zwiastuje, czy przygotowuje się do szkółki, to najpierw jest pierwszy błogosławiony, a potem słuchacze. Najpierw ja to przerabiam z Panem Bogiem. Amen. Głoszący, zwiastujący wiedzą, o czym mówię. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem zanurzał w wodzie, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Duchu Świętym. I mam pytanie, czy bracie, siostro, jesteś osobą zanurzoną w Duchu Świętym? Gdy oni się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I tu jest odpowiedź, po co mieli czekać. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Halleluja, po krańce ziemi, w Ustroniu, w Skoczowie, w Pierscu, w Wiśle Czarnym, w Cisownicy, gdziekolwiek, gdziekolwiek, w Sydney, w Waszyngtonie, wszędzie, wszędzie, gdzie Bóg cię pośle. Halleluja, tu mówiliśmy, że cudownie jest w Ustroniu. Tak, ja bym się nie chciał z Ustronia nigdy wyprowadzić, bo jestem zakochany w Jezusie, w Panu Jezusie i w Ustroniu, ale jeżeli Bóg by mi kazał, no to cóż, ale nie chciałoby mi się. Będziecie świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Zawsze próbuję sobie pewne takie rzeczy wyobrazić, wiecie, próbuję tak zamknąć oczy i wyobrażam sobie to. Możesz tak dzisiaj zaryzykować na nabożeństwie. Pan Jezus, 11 uczniów, daje im dyspozycję. Powiedział to, co miał im powiedzieć. A oni patrzyli i został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że tak jak odchodził kiedyś, tak przyjdzie. Tak przyjdzie. Jeżeli umiłowałeś Jego przyjście, umiłowałaś Jego przyjście, oczekujesz na Niego, to tak przyjdzie. Może jeszcze za naszego życia. Halleluja. Ja bym chciał, żeby przyszedł za naszego życia. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat, na jeden dzień. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy, tu jest powiedziane, co robili. Trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i Marią, Matką Jezusa i braćmi Jego. Halleluja. Jednomyślnie. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób. Około 120 osób było posłusznych głosowi Pana Jezusa Chrystusa. I siedzieli, i czekali, i czekali, i modlili się, i czekali na wypełnienie tego, co Pan Jezus obiecał. Że On idzie już do domu, żeby przygotować dla ciebie i dla mnie dom i pośle Ducha Świętego. A kiedy On stąpi, to wezmą moc do tego, żeby być świadkiem, żeby świadczyć, żeby głosić, żeby zwiastować, żeby dzielić się świadectwem, żeby głosić dobrą nowinę. Amen. Halleluja. Halleluja. Pan Bóg jest tak dobry, jest tak wspaniały. Chcę ci powiedzieć, że cię kocha. Jesteś osobą tak cenną dla Niego. Czy rusza cię to jeszcze dzisiaj? Cieszysz się z tego? On ma myśli z nami o pokoju. Przyszedł, żeby nasze życie nadzieją natchnąć. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Halleluja. Tak, mówiliśmy o nawrócenie, króciutko, zanurzenie, kuszenie, zanurzenie w Duchu Świętym. No i co? I służba, tak? I później do służby. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, to już to, co tam próbowałem powiedzieć tak z pamięci, a jeszcze to chcę przeczytać. Efezjan, 5 rozdział. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, tu jest przecinek, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ale to wszystko, chodzimy w pełni ducha, jeżeli to wszystko wypełniamy. Nie tylko, że jeżeli rozmawiamy ze sobą przez psalmy, hymny i tak dalej, ale jeszcze jest dziękczynienie za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa i kiedy ulegamy jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Halleluja. Bo można się spotkać, wiecie, brat z bratem w Chrystusie może się spotkać w Ustroniu, w Skoczowie, spotykają się, bo nie widzieli się tydzień. No i co? Ale już dosyć tego ciepła by było, już nie idzie wytrzymać, nie? I tak 5 minut narzekania, potem troszkę o sporcie, potem troszkę na polityków ponadawać. No, z Bogiem. Jestem wtedy pełni ducha? Absolutnie. Pusty jak... Mówię do siebie najpierw. Muszę się uczyć tego. Jak chodzić i jak być pełen Ducha Świętego. Takie cudne 2 wersety chcę przeczytać. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I gdyby popatrzeć od końca, możesz siebie sprawdzić, mój bracie i siostro, co płynie z twojego wnętrza. Czy płyną wody rzeki żywej? Czy może tak niekoniecznie, może taka troszkę zanieczyszczona, może kaltówka, a może chwilowo nic nie płynie. Jeśli ktoś pragnie, 3 rzeczy. Trzeba pragnąć, trzeba przyjść do Jezusa, żeby nie pomylić adresata. Pragnąć, przyjść i pić. Halleluja. Powiem wam, że niesamowity jest Duch Święty. Niesamowity. Brat Romek powiedział, że jestem zniecierpliwiony, ale wcale nie byłem zniecierpliwiony, bardziej podekscytowany. Skończyłeś, bracie, w najodpowiedniejszym momencie, jakim mógłbyś skończyć. A to, co chcę powiedzieć dzisiaj, jeszcze przez te parę minut, to, z czym chcę się podzielić, to jest kontynuacja tego, co ty mówiłeś. I powiem jeszcze tak, że kiedy Boguś poprosił mnie, bo to dziś on miał usługiwać, kiedy poprosił mnie, abym stanął za niego tutaj w zastępstwie, miałem pewne myśli, którymi chciałem się dzielić, ale w trakcie tygodnia w pewien sposób one się zmieniły. Dzisiaj już wiem dlaczego. Brat Romek w swoim usługiwaniu dotarł do tego momentu, kiedy uczniowie, będąc w Jerozolimie, oczekiwali nadejścia, oczekiwali zesłania Świętego Ducha i to się wydarzyło. I zanim przeczytamy dosłownie jeden werset z Dziejów Apostolskich, a później coś na ten temat będę chciał więcej powiedzieć, chciałbym nakreślić pewne tło. Tak jak brat Romek tutaj mówił, oni czekali i oni otrzymali dar, który był im obiecany, dar zapowiedziany przez samego Pana Jezusa Chrystusa. I oto na ich życie stąpił Duch Święty i od tego momentu wszystko tak naprawdę rozpoczęło się. Cały Kościół Kościół się narodził, zaczął służyć, zaczął działać.
nastąpiła ten niezwykły moment, pięćdziesiątnica, gdzie oni, ochrzczeni Duchem Świętym, mówią językami, gdzie ludzie, którzy słyszą to, brzmi to w ich uszach jako wieść dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I potężne rzesze ludzi zaczynają się nawracać. Nawraca się dwa tysiące, później trzy i tak dalej. Coraz więcej ludzi słyszy o Jezusie Chrystusie. Coraz więcej ludzi nawraca się na nowo. Coraz więcej ludzi przychodzi, aby zostać ochrzczonymi. I coraz więcej ludzi pragnie chrztu w Duchu Świętym. To, co Pan Jezus zapowiedział, zaczyna się rozprzestrzeniać. Czytamy w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich o tym, kiedy właśnie po Pięćdziesiątnicy Piotr i Jan idą i czynią cuda w imieniu Jezusa Chrystusa. Wchodząc do świątyni, aby się modlić, napotykają tam człowieka sparaliżowanego. I pamiętamy tą historię, kiedy mówią do niego: słuchaj, nie mamy ani srebra, nie mamy ani złota, ale to, co mamy, to wstań w imieniu Jezusa Chrystusa i chodź. I on wstaje i zaczyna chodzić. I tak zaczyna się okres niesamowitych cudów czynionych przez usługiwanie apostołów. Również w pierwszych rozdziałach czytamy o pierwszym organizowaniu, o organizowaniu Kościoła. Powoływani są diakoni, którzy mają usługiwać przy stołach. Następnie napotykamy na moment, kiedy Szczepan, zagłoszenie Ewangelii, ginie jako pierwszy męczennik, ginie pod stosem kamieni. Jest zabity ze względu na imię Pana Jezusa Chrystusa. I później czytamy, jest wzmianka o tym, że następuje niesamowite prześladowanie. Prześladowanie tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym, że ci wszyscy uczniowie, Kościół zaczyna się rozprzestrzeniać, rozpraszać, ale oczywiście jest to niezwykłe Boże dzieło, dlatego że w ten sposób Ewangelia zaczyna docierać jeszcze dalej. W końcu zaczynamy czytać o mężu, o Filipie, który idąc do Samarii głosi Ewangelię i w Samarii następuje niezwykłe przebudzenie. I w Samarii ludzie tłumnie przychodzą, aby słuchać Filipa. Tłumnie nawracają się, oddają swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Następnie Filip pod potężną mocą Ducha Świętego przeniesiony jest na drogę po to, aby zanieść Ewangelię dostojnikowi królowej egipskiej, Etiopczykowi. I ten, czytając Izajasza, nawraca się. Filip mu to wykłada, ten się nawraca. Wtedy padają tam słowa: co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? Nic nie stoi. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Panem, jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie, że to On stał się tym odrzuconym, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli masz pragnienie, możesz się ochrzcić. Wyszli z wozu i ochrzcił Etiopczyka. To, co też przed chwilą nam tutaj brat mówił. I dochodzimy do kolejnych rozdziałów, gdzie napotykamy pewnego mężczyznę, człowieka, Saula, który dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu spotyka na swojej drodze do Damaszku Jezusa Chrystusa i nawraca się. Od tego momentu staje się jego wiernym wyznawcą. Niesie Ewangelię do pogan. I słuchajcie, w 9 rozdziale, do 9 rozdziału mniej więcej opisane jest to, co przed chwilą opowiedziałem. I w 9 rozdziale, w 31 wersecie, dlatego że ten werset, kiedy przyszedł do mnie właśnie w tym tygodniu, kiedy go przeczytałem, nagle tak sobie pomyślałem, no tak jakby on tu trochę nie pasował, bo tutaj mamy ciągle historię tu o Filipie, tu o Saulu, tu o Piotrze i Janie, o tym wszystkim, co się wydarza. Nawet po 31 wersecie 9 rozdziału dalej mowa już jest o Piotrze, o tym, co czyni, że uzdrawia Eneasza, wskrzeszenie Tabity, a więc jakby kontynuacja jest całej historii. Ale ten jeden werset zwrócił moją uwagę. Jest tutaj napisane następująco: tymczasem Kościół, to znaczy w tym czasie,
Właśnie w tym czasie, kiedy Ewangelia się rozprzestrzeniała, kiedy było prześladowanie, w tym czasie, kiedy Duch Święty obficie był wylewany na każde pragnące serce, na każdego, kto przychodził z pragnącym sercem do Pana Jezusa Chrystusa. Tymczasem, w tym czasie Kościół, który już liczył wiele, wiele tysięcy serc, wiele tysięcy ludzi, Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I dzisiaj, drodzy, chcę zwrócić naszą uwagę jakby na pierwszą część tego wersetu. I wierzę, że jeśli Bóg pozwoli, będę mógł usługiwać i w miesiącu późniejszym, to będę chciał kontynuować tą myśl. Dlatego, że czytając ten jeden werset, pomyślałem sobie, że jest to pewnego rodzaju definicja, pewnego rodzaju wzór prawidłowego funkcjonowania Kościoła, prawidłowego funkcjonowania zboru. Czy my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa? Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zborem Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zborem, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy ludźmi, którzy należą do Niego. Jesteśmy zborem, Kościołem Jezusa Chrystusa. Ale czytamy, że w tym czasie, budując się, i chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na to słowo budując się. Muszę powiedzieć, że od wielu tygodni, wielu miesięcy to słowo co jakiś czas do mnie powraca. Budując się. Dlatego, że jeśli człowiek pozna Chrystusa i narodzi się na nowo, przypominam to, co mówił brat Romek, opamięta się, odda swoje życie, swoje serce, odwróci się od wszystkich swoich grzechów, to następnym krokiem, który chce uczynić w posłuszeństwie Bożemu Słowu, idzie, aby się dać ochrzcić, aby zostać zanurzonym. I ten człowiek, który z wody wychodzi, jego następnym pragnieniem, choć przechodzi przez czas pokuszenia, choć przechodzi przez czas pokusy, jego następnym wielkim pragnieniem jest być zanurzonym w Duchu Świętym. To jest prawidłowy rozwój. I kiedy już zostanie zanurzony w Duchu Świętym, jego kolejnym ogromnym pragnieniem jest służyć. Jest nieść Ewangelię. Jest usługiwać w taki sposób, w jaki został obdarowany. W jaki sposób Bóg mu przydzielił obdarowanie, w tym obdarowaniu chce usługiwać. I wiecie, funkcjonowanie w służbie, w usługiwaniu, to nic innego jak budowanie. To budowanie. I jestem przekonany, że to właśnie jest kontynuacja tego, co już zostało powiedziane. Że jeśli te wszystkie czynniki są za tobą, to twoją i moją odpowiedzialnością jest włożyć całe swoje serce, całe swoje siły, wytężyć wszystko, co Bóg dał mi ze swojej łaski, aby przynosić zbudowanie. I chciałbym, abyśmy właśnie przez chwileczkę zastanowili się, pomyśleli coś na temat budowania. Chcę może jeszcze tylko zwrócić uwagę, że Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni, cieszył się pokojem. Chcę to zaznaczyć, że Kościół dbający o te dwa czynniki, o budowanie się wzajemne i o życie w bojaźni Bożej, cieszył się pokojem. Kto z nas nie potrzebuje pokoju? Kto z nas nie potrzebuje w swoim życiu pokoju? Jest ktoś taki? Czy ktoś dobrze się czuje, kiedy zakłócone jest jego wnętrze, jego serce, jego myśli? Czy dobrze się wtedy czujesz? Nie. Nie do tego jesteśmy stworzeni. Nie na to jesteśmy stworzeni. Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, abyśmy żyli w pokoju. I to słowo, które tutaj jest użyte, że cieszyli się pokojem, odnosi się jakby do trzech sfer. Po pierwsze, ten pokój to stan serca. To stan mojego wnętrza, że czuję zabezpieczenie, czuję komfort, czuję, w zasadzie to może nawet nie jest kwestia czucia, ale pewnego oparcia,
pewnej stabilności. Mam pokój i z tym jest mi dobrze. Druga sfera to stan w stosunku między ludźmi. Cieszyli się pokojem w swoim sercu, ale też cieszyli się pokojem w stosunku co do siebie, między ludźmi. Między siostrą a siostrą, bratem a bratem. I w końcu to stan w stosunku, a może od tego powinienem zacząć, w stosunku między człowiekiem a Bogiem. Jeśli ta linia, jeśli ten pion między mną a Bogiem nie jest niczym zakłócony, to wszystko będzie rozlewać się na moje serce, ale też na relacje między siostrą i bratem. A więc myślę, że stawka jest wysoka. Myślę, że bardzo pragnęlibyśmy takiego niezwykłego chodzenia codzienności w Jego pokoju. Jest później napisane, że ten Kościół był wspomagany przez Ducha. To jest kolejny owoc tego, że oni się budowali, kolejny owoc, że oni żyli w bojaźni, było to, że Duch Święty mógł pośród nich działać, że wspomagał ich w każdym ich działaniu. Gdziekolwiek by się nie udali, tam Duch Święty razem z nimi prowadził ich i oddziaływał. Ale w końcu jest napisane również, że ten Kościół się pomnażał. I wiecie, śmiem twierdzić, że jeśli nie zauważam w swoim życiu pomnożenia, śmiem twierdzić, że jeśli patrząc na swoje życie nie widzę pomnożenia, które przychodzi od Boga, tych poszerzenia tych granic, o które modlił się Jabez, poszerzenie palików, namiotu, jeśli nie następuje to w moim sercu, to śmiem twierdzić, że mam problem z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest zbudowaniem się, a druga rzecz to życiem w bojaźni Bożej. O bojaźni Bożej chciałbym mówić innym razem. Dzisiaj chciałbym się skupić na budowaniu się. Śmiem również twierdzić, że jeśli dana społeczność, zbór nie ma pomnożenia, to śmiem twierdzić, że ten zbór, ta społeczność, ten Kościół ma problem z dwoma rzeczami. Nie dba o budowanie się i nie dba o bojaźń Bożą w swoim życiu. Dlatego, że ewidentnie Boże Słowo mówi, że ten Kościół, tymczasem ten Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, w tych dwóch, cieszył się pokojem, był wspomagany przez Ducha i był pomnażany. To są trzy rzeczy, które muszą wystąpić w Kościele po zesłaniu Ducha Świętego, a więc w czasie, w którym my żyjemy. To słowo tymczasem tak samo pasuje do dni dzisiejszych. Tymczasem, podczas gdy misjonarze wyjeżdżają do różnych zakątków świata, podczas gdy grupy ewangelizacyjne wychodzą na nasze ulice, podczas gdy w wielu miejscach słyszymy o znakach i cudach, jakie czynione są w imieniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie, kiedy tak wiele słyszymy o prześladowaniu, popatrzcie, to wszystko jest tutaj zawarte. Tymczasem Kościół, tymczasem ty i ja, tymczasem my. Co robimy? Przejdźmy w końcu do tego słowa budując się. Jestem przekonany, że aby budować was, aby budować innych, aby budować tych, którzy są wokół mnie, to ja sam muszę zadbać przede wszystkim o to, aby moje życie się budowało. Bo z pustego Ai Salomon nie naleje. Nie ma takiej możliwości. Jeśli ty i ja będziemy chodzić jako puste naczynia, to nie liczmy na to, że wszyscy inni dookoła będą się budować naszym życiem. Ale aby budować, trzeba mieć fundament. Tak? Znam takiego jednego brata, który nie wybudował na fundamencie. Dom jeszcze stoi. No zobaczymy, jak długo. Porozmawiajmy coś na temat fundamentu. Kilka fragmentów Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział.
od 46. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? To mówi Pan Jezus Chrystus. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. A więc mamy możliwość, słyszymy Ewangelię, słyszymy Boże Słowo, dziś słyszeliśmy już, jaka jest droga, którą Pan chce, abyśmy szli. Jeśli chcesz żyć, jeśli chcesz, aby budowla, którą stawiasz w swoim życiu, mogła przetrwać, nie możesz pozwolić na to, aby swoje życie budować bez fundamentu. Jeśli jesteś mądry, zbudujesz swoją budowlę na fundamencie. Będziesz kopał tak długo, będziesz szukał tak długo, aż dokopiesz się do skały. A tą skałą jest Jezus Chrystus i nikt inny. W pierwszym liście do Koryntian czytamy w 3 rozdziale, w 11 wersecie takie słowo. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony. A którym jest? Jeszcze raz, a którym jest? Jeśli ktoś ma wątpliwości dzisiaj, że jest jakiś inny fundament, jakaś inna ideologia, jakaś inna religia, jeśli masz wątpliwości, że możesz sobie poradzić w budowaniu swojego życia na jakimś innym fundamencie, ostrzegam cię według Bożego Słowa, że wcześniej czy później budowla, którą budujesz, runie. Jeśli nie budujesz na Jezusie Chrystusie, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Jezus Chrystus jest fundamentem. Kolejny fragment dotyczący fundamentu to 2 list do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 19. Fundament Boży stoi niewzruszony i to mi się bardzo podoba. To jest niesamowite. Mnie to napawa radością, podziwem i dziękczynieniem dla mojego Boga. Że fundament, co jak co, ale ten fundament, czyli Jezus Chrystus, stoi niewzruszony. Nie wzruszy go bieg historii. Nie wzruszy go 2., 3., 4. wojna światowa. Nie wzruszy go nic, zupełnie nic. Nie wzruszą go terroryści. Ten fundament stoi od wieków i jest niewzruszony. I tym bardziej powinniśmy na tym fundamencie, siostro i bracie, z całą siłą, z całą powagą budować. Budować nasze życie. Fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Tak, na tym fundamencie jest coś napisane. Trzeba przeczytać, co tam jest napisane. Po pierwsze pisze tam, że zna Pan tych, którzy są Jego. Na tym fundamencie, tego fundamentu nie da się oszukać. Bo zna Pan tych, którzy są Jego. Bo Bóg wie, jakie prowadzimy życie. Bo Bóg wie, jakie prowadzę życie ja sam osobiście. On wie. On się nie da oszukać. W żadnym wypadku. Jeśli przychodzisz tylko na nabożeństwa, a twoje życie codzienne wygląda zupełnie inaczej, ja mogę o tym nie wiedzieć. Ktoś inny może o tym nie wiedzieć, ale fundament, który jest niewzruszony, doskonale o tym wie. I wie, jakie prowadzisz życie. Mnie ta myśl napełnia bojaźnią Jego imienia. Wiecie, niedawno miałem sen. I powiem pokrótce tylko to, co mi się śniło. W pewnym momencie stanąłem na ulicach Ustronia i zobaczyłem postać i wiedziałem, że jest to postać, z którą przychodzi cała atmosfera ciemności. Czułem się bardzo źle i bardzo nieswojo. I w pewnym momencie ta postać wyciągła ze swojego zanadrza sztylet, miecz.
I kiedy otworzył swoją rękę, zobaczyłem, że rękojeść tego sztyletu, tego miecza to krzyż. Krzyż, na którym wisi Chrystus. I od tego momentu, kiedy to zobaczyłem, ta postać, patrząc na mnie, zaczęła gardzić Jezusem Chrystusem. Później obrócił ten miecz i zobaczyłem napis. Napis imienia Bożego. Przemienionego imienia. To było to niewłaściwe, wiecie, naśmiewające się. Czułem się bardzo źle. On szydził z Jezusa Chrystusa. Mówił, to jest Twój Jezus. To jest Twój Jezus? Ale w pewnym momencie z lewej strony pojawiła się postać. I kiedy zaczęła ta postać się przybliżać, postać po prawej stronie, zamilkła i zaczęła się cofać. I patrząc na tą drugą postać, od której biło światło, pokój, nagle jakby patrząc na jego twarz, jakby jednocześnie widziałem postać twarz ludzką, ale jakby w obrysie widziałem głowę baranka. I ta postać, baranek, zaczął mówić. Natomiast ta postać ciemności zaczęła się oddalać. Nie miała ani jednego słowa do powiedzenia. Nie miała ani jednego słowa do powiedzenia, siostro i bracie. Diabeł, kiedy skonfrontowany jest z Chrystusem, nie ma do powiedzenia ani jednego słowa. Dlatego, że Jezus Chrystus zwyciężył. Dlatego, że Jezus Chrystus jest Panem. Dlatego, że to On jest Królem i nikt inny. Ale wiecie, na tym się ten sen nie skończył. Bo nagle ta postać z głową baranka popatrzyła prosto na mnie. I wiecie, stanąłem i zrozumiałem, że cokolwiek powiem w tym momencie, On o wszystkim wie. Zobaczyłem wzrok, który przenika mnie przez stawy, przez mięśnie, przez wszystko, kim jestem. I wiedziałem, że nie mogę wypowiedzieć ani jednego słowa. Postać baranka, patrząc na mnie, przeszywała mnie na wskroś. I wiedziałem, doskonale wiedziałem, że On wszystko o mnie wie. Że nie ma takiej rzeczy i nie ma takiej komórki i nie ma takiego białka płynącego w mojej krwi, o którym On by nie wiedział. Wszystko, doskonale wszystko. Obudziłem się. W pierwszym momencie byłem przerażony, ale z drugiej strony odetchnąłem i powiedziałem, Panie, to jest pomimo wszystko, to jest komfortowe, bardzo komfortowe, że Ty wszystko o mnie wiesz. Ale na tym fundamencie, o którym mówimy, jest napisane, że On zna wszystkich, którzy są Jego. On zna wszystko o Twoim życiu. Nie próbuj niczego ukrywać, bo Ci się to nie uda. Ale jest również tam drugi napis. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To znaczy, że Bóg nie da się naśmiewać z siebie. Jeśli wzywasz imienia Pańskiego, a żyjesz w niesprawiedliwości, zrób z tym porządek. W innym tłumaczeniu jest napisane, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, powinien odwrócić się od nieprawości. Dlatego, że On wszystko wie. Jeśli chcemy budować na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus, musimy zdać sobie sprawę z tego, że wymaga to od nas poniesienia kosztów czystości, świętości naszego życia. Budowanie. W jaki sposób, siostro i bracie, budujesz siebie samego? W jaki sposób możesz się budować? Co jest tym głównym czynnikiem, przez które przychodzi zbudowanie twojego życia duchowego? Szkółkowe pytanie. Czym jest? Myślę, że przede wszystkim modlitwa i czytanie Bożego Słowa. Coś, z czym prawdopodobnie większość z nas ma największy problem. W zabieganym świecie, gdzie poprzeczki są podniesione tak wysoko. W inny sposób się nie zbudujemy. Brat Romek mówił, nie ma drogi na skróty.
Jeśli chcę budować swoje życie, muszę otworzyć Biblię. Muszę zacząć ją czytać i muszę zacząć mieć relacje z Bogiem. Muszę zacząć mieć społeczność z Bogiem. Są również inne źródła, z których mogę korzystać. Dobre książki, dobre kazania. Dzisiaj mamy wiele sposobów, wiele możliwości, aby się budować. Jest pewien fragment Bożego Słowa, kiedy apostoł Paweł mówi, w jaki sposób budujemy samych siebie. Jest zapisane to w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, w 4 wersecie. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Między innymi właśnie to miał Pan Jezus Chrystus na celu, chrzcząc nas swoim duchem, abyśmy mogli użyć niebiańskiego języka i tym językiem się modlić. Modlić, modlić i modlić. A żeby modlić się na językach, to powiedzcie, trzeba jakiegoś specjalnego miejsca, specjalnego czasu? Czy jadąc samochodem możesz modlić się na językach? Często chrześcijanie przez to wyglądają na najbardziej zwariowanych ludzi, bo jadą i ciągle coś do siebie mówią. A oni modlą się na językach. I ogłaszają wielkie dzieła pańskie. I w ten sposób ciągle się budują. Kiedy wypełniamy Bożą wolę w naszym życiu, to nas buduje. List Judy również mówi coś na temat budowania. Budowania samych siebie, werset 20. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Kiedy żyjesz w wierze, w zaufaniu, budujesz swoje życie. Kiedy czytasz Boże Słowo, starasz się je wypełniać. To, co również brat Romek mówił. To, co Pan Jezus mówił o dwóch fundamentach. Kiedy mówił, że jeśli czytasz Słowo, a nie wypełniasz go, nie słuchasz, to jesteś głupcem, który buduje bez fundamentu. A jeśli jesteś tym, który czyta Słowo i z pokorą, w miłości wypełnia to, co jest zapisane, to, co Bóg do ciebie mówi. Nie dość, że okazujesz się być mądrym, to jeszcze budujesz samego siebie. W oparciu o najświętszą wiarę twoją możesz budować swoje życie. Więc nie poddawajmy się. Nie bądźmy z tych, którzy się cofają, ale bądźmy z tych, którzy ufają Bogu, którzy wierzą. I później dalej w tym samym wersecie znowu jest ponaglenie. Módlcie się w Duchu Świętym. Módlcie się w Duchu Świętym. To was będzie budować. Budowanie innych. Jeśli jestem zbudowanym człowiekiem, buduję, dbam o to, buduję innych. I tak szybciutko. 1 Tesaloniczan 5,11. Paweł mówi, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Bo nikt dzisiaj na tym miejscu, siostro, bracie, nie chce ci powiedzieć, że nie czynisz tego. Jeśli byśmy tego nie czynili, to prawdopodobnie już byśmy nie istnieli. Ale ponieważ to czynimy, ponieważ chcemy nawzajem sobie usługiwać, ponieważ chcemy się nawzajem budować, to też jesteśmy, bo budujemy. Jest wiele fragmentów, które mógłbym jeszcze teraz przytoczyć na temat budowania siebie nawzajem. To, co już również Romek mówił, że w nabożeństwie możemy usługiwać przez świadectwo, przez nauczanie, przez pieśni, przez hymny pochwalne, to nas buduje. Wiecie, jest jeden brat w tym zborze. Ja nie będę wypowiadał jego imienia. Nie wiem, czy dzisiaj jest. Ale chcę ci, bracie, bardzo serdecznie podziękować. Dlatego, że od wielu, wielu tygodni, kiedy schodzę tutaj ze środka, prowadzę uwielbienie, przychodzę do domu i pierwsze, co mogę się spodziewać, to telefonu. Odbieram telefon i słyszę znowu ten sam głos, który mówi: dziękuję ci za dzisiejsze uwielbienie. Tego potrzebowałem. A ja mu odpowiadam: dziękuję ci, że znowu zadzwoniłeś i mnie zbudowałeś i zachęciłeś, żeby zrobić to jeszcze lepiej. Jeśli jesteś na tym miejscu, błogosławię cię i bardzo ci dziękuję. To, co sobie zostawiłem, a co podoba mi się w tym słowie, budując się najbardziej.
Bo okazuje się, że kiedy otworzymy i poznamy to w słowie, w języku greckim, nagle powstaje wielki wachlarz tłumaczeniowy tego słowa, które u nas jest użyte jako budując się. Tak, pierwszym ze znaczeń tego słowa znaczy budować dom. Kiedy jest napisane, że mamy się budować, to jest jakby budować dom, tak? Rozumiemy to. Dlatego, że i Pan Jezus, i apostołowie właśnie używali takiego przykładu. Ale to znaczy też coś innego, bo to znaczy podnosić. No, to wiąże się z domem, bo tak warstwa za warstwą to podnosimy. Ale to znaczy też ulepszać. Wiecie, jest wiele domów dookoła, które są pięknie wykończone, zrobione, ale jest też wiele domów, które stoją w stanie surowym, w których nie ma życia. I co z tego, że stoją? Nie ma tam okien, nie ma tam życia. Twoją i moją odpowiedzialnością, będąc członkiem tego zboru, jest budować siebie nawzajem, ale chcę powiedzieć więcej. Jest ulepszać. Jeśli widzisz, że możesz zrobić coś więcej, to zrób. Jeśli widzisz, że możesz jeszcze lepiej zagrać na perkusji, Mateusz, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, zrób. Jeśli Wojtek widzisz, że możesz więcej zrobić grając na pianie, zrób. Jeśli możesz przygotować szkółkę niedzielną jeszcze lepiej, zrób to. Jeśli możesz zamiast raz zadzwonić w tygodniu do swojego brata, żeby go zachęcić, zadzwoń dwa razy. Nie, żebym się domagał, bracie. Tak, ale o to chodzi, że mamy ulepszać. Wszyscy, którzy mają swoje mieszkania, swoje domy, chcą coś nowego wprowadzić, tak? Mamy łazienkę, która ma już 20 lat, już nam się marzy, żeby już coś nowego zrobić. Niekiedy wystarczy obrazek powiesić. I już nagle łazienka jest taka świeża, taka jakby nowa. To znaczy ulepszyć, zrobić coś więcej. Ale to słowo również znaczy układać. Tak, to znowu się wiąże z budowaniem. Poproszę teraz dwóch braci, Damiana i Bogusia. I coś wam chcę pokazać. Co to słowo też znaczy? Bo to słowo znaczy opierać coś na czymś. Kiedy opieramy pustak na pustaku, tak? Jeśli mogę cię prosić ze swojej lewej strony. Wiecie, w sposób praktyczny, co może dla nas oznaczyć? Znaczyć budować się nawzajem. To znaczy móc oprzeć się na jego ramieniu. I móc oprzeć się też na jego ramieniu. Jest mi lżej teraz. Szkoda, że nie wziąłem was od początku. Ale kiedy ja będę czuł potrzebę, czy kiedy będę widział jego potrzebę, to powiem: Boguś, masz moje ramię. Damian, masz moje ramię. Jeśli staną obok niego inni, w tą samą stworzymy łańcuch, stworzymy budowlę, którzy będą stać blisko siebie, będą budować się nawzajem i o jeden o drugiego dbać. Wiecie, bo kiedy jestem tak daleko od Leszka, który siedzi tam, no jestem daleko, ale kiedy jestem blisko Damiana, mogę się nawet wsłuchać w bicie jego serca. Mogę coś więcej zrobić dla niego, mogę coś ulepszyć. Dziękuję wam. Ostatnie znaczenie tego słowa, to jest niesamowite, nabierać śmiałości. To jest niesamowite. Jeśli oddamy się w dyspozycji Panu, jeśli oddamy nasze ramiona, jeśli oddamy nasze możliwości finansowe, jeśli oddamy nasze możliwości w czynieniu sobie dobra, w pomaganiu sobie nawzajem, będziemy w tym nabierać śmiałości. Wiecie, co to spowoduje? Że Duch Święty będzie z nami wspomagał, będziemy żyć w pokoju i ten zbór będzie pomnażany. Amen? Pragniecie tego? I żeby zostawić wam pewien obraz na sam koniec. Siostro i bracie, potrzebuję twojej wiary. Potrzebuję widzieć twoją wiarę. Potrzebuję widzieć cegiełkę twojej wiary, aby się zbudować.
Ja chcę Ci dać cegiełkę mojej wiary i zaufania, żeby Ciebie zbudować. Potrzebuję cegłę Twojego zaufania, Twojej nadziei. Chcę widzieć Twoją nadzieję. Chcę widzieć, że w tym, co mówisz każdego dnia, słyszę, że Twoje serce jest w Ojczyźnie Niebiańskiej. Tam jest wszelka Twoja nadzieja, że tam idziesz i tam dążysz do tego miejsca. W końcu, siostry i bracia, potrzebuję cegłę Twojej miłości, bo ona spaja wszystko. I myślę, że to ona powinna być na dole. To miłość powinna być na dole, bo miłością jest Chrystus, On jest fundamentem i On zbiera cały ciężar Twojego życia na siebie. Zapamiętajmy to. Jeśli zależy nam na pomnożeniu tego zboru, jeśli nam zależy na pokoju i na niesamowitej obecności Ducha Świętego. Amen.